dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość spotkania z Państwem w trakcie jednej z wizyt w Gdańsku w tej chwili, bo mimo tego, że jestem chłopak z Brzeszcza i tu we Brzeszczu się wychowałem, zwłaszcza w Dolnym, ale tak czy inaczej we Brzeszczu, to w tej chwili rzeczywiście przebywam w Brukseli, mieszkam w Brukseli, pełniąc funkcję zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych. Za chwilę powiem, z czym to się je i skąd to się wzięło. Natomiast mam przyjemność dzisiaj spotkać się z Państwem i mówić o kwestiach związanych z ochroną prywatności i ochroną danych osobowych w dość szczególnym momencie. W momencie, kiedy dochodzi do bardzo poważnej reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Reformy, która jest jednak nie rewolucją, ale ewolucją. To znaczy system, który do tej pory istniał, jest przedłużany, rozszerzany, umacniany, natomiast nie jest w żaden sposób rewolucjonizowany. To, co Państwo widzicie w swoich skrzynkach mailowych w ciągu ostatnich kilku tygodni, co można byłoby określić delikatnie mówiąc pewną biegunką związaną z wejściem w życie tego rozporządzenia, jest raczej przykładem tego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu kwestie związane z ochroną danych osobowych i ochroną prywatności przebiły się do managementu firm. Przebiły się do tych, którzy zarządzają firmami i powód tego jest dramatycznie prymitywny. No, przepraszam bardzo za użycie takiego sformułowania, ale jest prymitywny. Wynika on z tego, że patrząc na doświadczenia różnych krajów Unii Europejskiej i wybierając te, co lepsze, co bardziej skuteczne, postanowiono rozszerzyć na całą Europę istniejący w niektórych krajach Unii Europejskiej system sankcji administracyjnych, które mogą być nakładane przez organy ochrony danych osobowych, dlatego pewnych, które się do ochrony danych osobowych nie przykładają. Ja powiem Państwu od razu szczerze, że ja mam swego rodzaju schizofrenię, jeżeli chodzi o kwestie związane z owymi karami finansowymi, które są w tej chwili tworzone, bo z wykształcenia jestem konstytucjonalistą. Ja kończyłem Wydział Prawa i Administracji, robiłem doktorat z prawa konstytucyjnego, powiedziałbym bardzo klasycznego, podziału władzy, klasyczne zagadnienia. I jako konstytucjonalista zawsze wychodziłem z założenia, że od karania to są sądy. To sądy powinny nakładać kary. Natomiast organy administracyjne niespecjalnie dobrze nadają się do tego, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw nałożenie jakiejkolwiek kary na jakikolwiek podmiot. I takie zdanie utrzymywałem do czasu, kiedy zostałem generalnym inspektorem ochrony danych osobowych i zorientowałem się, że mnie jako tej osobie, która ma dbać o to, w jaki sposób przestrzegane są nasze prawa podstawowe, przydał mi się taki mechanizm i widzę, że w tych krajach, w których on istnieje, on się sprawdza, natomiast w tych krajach, w których go brakuje, dochodzi do sytuacji, w której ci, którzy mają dążyć do pewnego celu biznesowego, do pewnego, różnie zresztą rozumianego celu biznesowego, nie mając tego bata, który ewentualnie się pojawia w momencie, kiedy przekroczą granice ochrony praw, to po prostu się najzwyczajniej się do tego nie stosują, nie biorą tego pod uwagę. Nie trafia to tam, gdzie zapadają decyzje biznesowe. Nawet jeżeli trafia do tych, którzy wykonują poszczególne operacje dotyczące danych, to niekoniecznie trafia do tych, którzy decydują o tym, do czego dany podmiot ma zmierzać, jaki ma osiągnąć cel. A mówię to nie z własnego doświadczenia, ponieważ pierwszych 7 lat swojego życia zawodowego, po tym, że służyłem na pracę naukową na uczelni, zużyłem również na pracę w biznesie i to w biznesie zajmującym się przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych. Razem z obecnym na sali Jackiem mieliśmy okazję pracować wspólnie w firmie, która zajmowała się tworzeniem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. W firmie, która oczywiście zajmowała się przede wszystkim przygotowywaniem zestawów aktów prawnych, zestawów literatury prawniczej czy orzecznictwa. Ale posiadała również taki produkt, który dość mocno wchodziła w rynek biznesowy, który nazywał się informatorem prawno-gospodarczym, który miał na celu umożliwienie sprofilowania klienta, sprofilowania osoby, z którą mamy zamiar zawrzeć umowę, dowiedzenia się jak najwięcej o niej, korzystając z różnych źródeł. Moja praca w tej firmie oraz jeszcze jednej, w której pracowałem, w dużej mierze polegała na rozpoznawaniu różnego rodzaju zasobów, które można byłoby wykorzystać, które gdzieś są, gdzieś w Państwie istnieją, można je wykorzystać i do takiego profilowania użyć. I powiem Państwu, że taka praca, może nie tyle dawała, co gdzieś tam logika wokół tego zadania, nigdy się
kręcąca, to jest po prostu fun, to jest po prostu fajne, to jest po prostu ciekawe, to jest po prostu przyjemne, kiedy się dowiemy czegoś, czego niekoniecznie powinniśmy wiedzieć, co niekoniecznie wynika wprost z wiedzy ogólnej, natomiast my przez porównanie różnego rodzaju zasobów, które są, jesteśmy w stanie tę wiedzę wychwycić. W związku z czym wiem, że to jest fun. Natomiast od pewnego momentu zacząłem się wyśledzić, że te rzeczy, których ja dokonuję, ale które również dokonuje później mój kolejny pracodawca, którym było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to rzeczy znajdujące się delikatnie mówiąc na granicy tego, co określilibyśmy jako działania etyczne, choć mieściły się one w zakresie tego, co jest działalnością prawnie dopuszczalną według tamtejszego stanu prawnego. W ten dziwny sposób dopłynąłem do rejonów związanych z prawem nowych technologii informacyjnych. Założyliśmy pracownię informatyki prawniczej na Uniwersytecie Gdańskim. W końcu do kwestii związanych wprost z rejestrami publicznymi, informacją, którą Państwo posiada o obywatelu, to już mówię, po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdy zostałem poproszony przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera pana Ludwika Dobna, żeby być jego doradcą w zakresie kwestii związanych z elektroniczną administracją i generalnym biznesem elektronicznym. Potem miałem okazję przeżyć kolejnych ministrów, pana Kaczmarka i Stasiaka, gdzieś tam pracując przy kwestii związanych z elektroniczną administracją, po czym po przegranych wyborach w 2007 roku przez PiS wyleciałem z pracy z innych doradcy poszczególnych ministrów i ku mojemu dużemu zaskoczeniu po 4 dniach zostałem zatrudniony przez pana ministra Schetynę do kontynuowania pracy w tym samym miejscu, w którym byłem, tym razem pracując z nowym rządem i z nowymi osobami, które prowadziły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest praca polityczna. Tak naprawdę niezależnie od tego, którzy politycy są przy władzy i kto sprawuje kontrolę nad Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, sprawowanie kontroli nad informacją jest i tak podstawowym celem rządu, podstawowym celem administracji, podstawowym celem również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to trzeba sobie z tego zdać sprawę i nie ma w tym niczego złego. Jako osoby, które chcą żyć w kraju bezpiecznym, właściwie nie mamy nic przeciwko temu, żeby Państwo wiedziało dużo na temat tych, którzy są ludźmi złymi. Pytanie brzmi jednak, co to znaczy być człowiekiem złym, czy co to znaczy być określanym człowiekiem złym. Kiedy miałem 12 lat, do mojej podstawówki tutaj we Wrzeszczu przyszedł milicjant, żeby spotkać się z dziećmi. To było rok 83. I wówczas, gdzieś tam w granicach końcowego stanu wojennego, opowiadał nam, dzieciom, o tym, że nie powinniśmy się dziwić, że kontrolowane są rozmowy telefoniczne. Nie powinniśmy się dziwić, że cenzurowane są listy. Z tego powodu, że oni nie szukają nas, oni nie szukają informacji o nas. Oni szukają informacji o złych ludziach. I pamiętam, że wówczas, jako 12-latek, gdzieś tam do mojej głowy przebiło się pytanie, ale kto to są właściwie ci źli ludzie, a szczególnie, kto decyduje o tym, że ktoś ma złe zamiary. I zacząłem gdzieś tam już wtedy myśleć o tym, że musi być coś, co obiektywnie decyduje o tym, że możemy pewne rzeczy robić, a pewne rzeczy nie możemy robić, próbując dowiedzieć się czegoś o innych osobach. To w końcu doprowadziło mnie gdzieś do rejonów właśnie związanych z ochroną praw podstawowych, ochroną prawa do prywatności, ochroną prawa do danych osobowych. I kiedy w 2010 roku zaproponowano mi sprawowanie funkcji generalnego inspektora ochrony danych osobowych, odbyłem taką serię spotkań z organizacjami pozarządowymi. Polska, z czego nie wiem, czy Państwo do końca sobie zdają sprawę, ma grupę bardzo silnych organizacji pozarządowych zajmujących się kwestią ochrony prywatności, na czele przede wszystkim z Fundacją Panoptyką, która jest ogólnie w Europie uznawana za jedną z najbardziej skutecznych, najbardziej prężnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się kwestią ochrony prywatności. I Panoptyka wówczas wraz z PRIS-em, wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zorganizował przesłuchania kandydatów na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i przez 3 godziny byłem molestowany pytaniami przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które podsumowały to stwierdzeniem, że no, może kandydat nadaje się profesjonalnie do tego, żeby zajmować tą funkcję, ale to dziwne, że ktoś, kto był wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez ostatni okres swojego urzędowania w tym ministerstwie byłem dyrektorem Departamentu Informatyzacji, że taka osoba będzie teraz udawała, że będzie chroniła
będzie broniła praw człowieka, będzie broniła tego, co jest naszymi podstawowymi konstytucyjnymi wolnościami. I powiem Państwu, że całkowicie rozumiałem tą uwagę, też byłbym bardzo podejrzliwy w stosunku do takiego dziwnego transferu. Choć osobiście uważam, że tego typu funkcje publiczne powinny sprawować osoby, które wiedzą, do czego państwo może się posunąć, wiedzą, do czego może się posunąć biznes, wiedzą w ogóle, w jaki sposób informacja opływa. Opowiadam to Państwu głównie po to, żeby powiedzieć, że od 2010 roku, kiedy zacząłem sprawować funkcję GIERGO i później 2014 roku, kiedy zostałem wybrany przez Parlament Europejski i przez Radę Unii Europejską i na funkcję zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wraz z moim kolegą Giovanni Terelli, który pełni funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, za jeden ze swoich celów postawiłem sobie wytłumaczenie organizacjom społecznym, wytłumaczenie organizacjom pozarządowym, że po stronie administracji, bo to jest instytucja administracyjna, instytucja polityczna również, w jakimś sensie, bo wybierana przez polityków, mogą stać ludzie, którzy wykorzystują swoje umiejętności praktyczne, swoje umiejętności zawodowe do tego, żeby w rozsądny sposób podchodzić do praw i wolności obywatelskich. Zawsze mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, które postaram się, żeby za chwilę stało się znacznie bardziej interaktywne, do tego Państwa również w jakimś stopniu przekona, że jest za tym jakaś myśl i że tą myśl wspólnie z przedstawicielami szeroko rozumianych sił społecznych możemy doprowadzić do praktycznej realizacji i możemy doprowadzić do tego, że świat będzie wyglądał chociaż trochę lepiej niż wygląda w tej chwili i będziemy w stanie reagować na zagrożenia, nowe zagrożenia, które w zakresie tego, co się ładnie nazywa samodzielnością informacyjną, albo jeszcze ładnie informacyjnym samostanowieniem, a tak naprawdę powiedzielibyśmy, że jest to wolność wiedzy o samym sobie, wolność dysponowania wiedzą o samym sobie, wolność bycia pozostawionym samemu sobie, na te zagrożenia będziemy w stanie reagować. Tak więc, drodzy Państwo, powitam Państwa jak zazwyczaj, witam na tego typu spotkaniach, ladies and gentlemen, to jest Sargent. Proszę Państwa, to nie jest kopalnia, to nie jest coś, co znaleźliśmy w kopalni, to nie jest coś, co wydobywamy, coś, co leży gdzieś na serwerach jakiejś organizacji gdzieś na świecie, to jest informacja o nas. O mnie, o Was, o Waszych dzieciach, Waszych rodzicach, Waszych dziadkach, Waszych znajomych, przyjaciołach, nieprzyjaciołach, to jest informacja o człowieku. O człowieku, który musi podlegać respektowi, niezależnie od tego, kim jest, niezależnie od tego, czym się zajmuje, i musimy respektować fakt, że ta osoba może sama decydować o tym, jakiego rodzaju informacja o niej może być przetwarzana, ale też ponosić pełne konsekwencje tego, że sama decyduje. Czyli ponosić pełne konsekwencje również błędów informacyjnych, które popełni. A jednocześnie pamiętać o tym, że żyjemy w społeczeństwie, które do tego, żeby normalnie funkcjonować, potrzebuje pewnej grupy informacji, pewnej dozy informacji o obywatelach oraz potrzebuje bardzo dużej ilości informacji o tych, którzy chcą w tym społeczeństwie wydawać decyzje. Czyli o tych, którzy chcą decydować o tym, w jaki sposób politycznie, organizacyjnie, administracyjnie to społeczeństwo działa. A na tyle, jak zostałem poinformowany przez pana Jakuba przed tym spotkaniem, domyślam się, że mam na sali w dużej mierze przedstawicieli różnego rodzaju organizacji pozarządowych, organizacji, które zajmują się w różny sposób organizowaniem ludzi. Od bardzo formalnie istniejących fundacji i stowarzyszeń, po grupy różnego rodzaju nieformalne, które czasem mają charakter, powiedziałbym, efemerydalny, ale jednak zajmują się tym, żeby w jakiś sposób społeczeństwo organizować, społeczeństwo pchać do aktywności. Więc chciałbym również, żeby to nasze spotkanie dzisiejsze aktywne było. Przepraszam za przydługi wstęp. Za chwilę ten przydługi wstęp rozwinę w taką dłuższą opowieść o tym, jak wygląda w tej chwili prawo ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, które będą traktowały jako podstawę do tego, co zdarzy się później, ale mam szczerą nadzieję, że po chwili przerodzimy to w interaktywne spotkanie, w którym Państwo będziecie decydowali o tym, o czym będziemy mówili i Państwo przez swoje pytania będziecie to wciągnęli. Oczywiście
jestem przygotowany na to, żeby zrobić dwugodzinne wystąpienie jako osoba, która cały czas ma niedosyt akademickiego mówienia. Mam ze sobą prezentację, która ma bodajże 120 slajdów. Także z chęcią Państwu zaprezentuję, w razie czego uzupełniając pozostałymi prezentacjami o samym transferze danych do państw poza Unią Europejską. Mam 90-slajdową prezentację również ze sobą, także też w razie czego mogę uzupełnić. Ale ponieważ nie chcę Państwa zabić klasycznie prawniczymi kwestiami, chciałbym, żeby to spotkanie w dużej mierze miało charakter właśnie interaktywny. Proszę Państwa, nie byłbym prawnikiem i nie byłbym konstytucjonalistą, gdybym nie powiedział, że nasza konstytucja o ochronie prywatności i ochronie danych osobowych mówi. Mówi bardzo ładnie o prawie do ochrony prywatności w artykule 47, ale przepraszam bardzo. Cały czas różnice temperatury wpływają na te działania gardło, ale przede wszystkim artykuł 51 stanowi podstawowe zasady, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną danych osobowych w Polsce. To, że konstytucja zawiera tego typu przepisy, jest przypadkiem. Jest związane z dwoma kwestiami. Pierwszą, to jest bardziej ogólną. Pamiętacie Państwo, dyskusja na temat Konstytucji to są przede wszystkim lata 95-97, czyli niedługo po upadku komunizmu, cały czas z pamięcią o tym, w jaki sposób działało państwo komunistyczne, jak działało państwo totalitarne, z wiedzą o tym, co działo się w Niemczech, z wiedzą o tym, co działo się w innych państwach socjalistycznych, z ujawnionymi aktami Stasi, z wiedzą, że państwo może w bardzo głęboki sposób ingerować w to, co robi obywatel. Ale przypadkowo również z tego powodu, że akurat w tym samym czasie trwała w Europie dyskusja na temat dyrektywy o ochronie danych osobowych, a w Polsce rozpoczęła się dyskusja o stworzeniu ustawy o ochronie danych osobowych. I ustawa o ochronie danych osobowych pochodzi również z roku 1997, tak jak konstytucja, i powiedzmy, że matką obu tych rozwiązań, czyli tego rozwiązania konstytucyjnego dotyczącego ochrony danych i rozwiązania ustawowego, była pani profesor Lipowicz, która niedawno sprawowała funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wtedy jeszcze jako posłanka, jako parlamentarzystka prowadziła tę kwestię przez parlament. I zwróćmy Państwu uwagę na trzy punkty, które pojawiają się w artykule 51 i o których warto pamiętać, przy całej świadomości, że ten artykuł pisany jest z punktu widzenia wielkiego brata państwowego, który patrzy na obywateli. I jakby zupełnie nie widać tych małych sióstr, na które my dzisiaj zwracamy większą uwagę, czyli różnego rodzaju przedsiębiorstw, różnego rodzaju brokerów informacyjnych, którzy zbierają informacje o nas, nie są państwem, nie są emanacją władzy państwowej, a wiedzą o nas niekiedy znacznie więcej, niż państwo kiedykolwiek mogłoby chcieć o nas wiedzieć. Pamiętając o tej szczególnej cesze aktu z 1997 roku, zwróćmy uwagę na trzy punkty, które postawiono bardzo wyraźnie w naszej konstytucji. Po pierwsze, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Zasady, tryb prowadzenia i udostępniania informacji określa ustawę. W obu przypadkach ustanowiono wyłączność ustawowej regulacji. Czyli tylko ustawa może nas zmusić do tego, żeby jakaś informacja o nas została gromadzona na siłę przez kogokolwiek. Tak? Nie może być tak, że jesteśmy w inny sposób do tego przymuszani. Co ciekawe, po 7 latach istnienia samorządu terytorialnego wówczas, bo ten samorząd terytorialny to 8 marca 1990 roku, a tu mówimy o 1997 roku, tego uprawnienia nie dano instytucjom samorządowym. Jednostki samorządowe nie mogą tworzyć prawa, które nakaże ujawnienie informacji o obywateli. To musi być ustawa. Przeżyliśmy to w bardzo oryginalny sposób, kiedy pojawiły się ustawa śmieciowa. Już Państwo pamiętacie tą sytuację, kiedy pojawiły się nowe zasady, przede wszystkim obliczania należności za wywóz śmieci i dano samorządowi terytorialnemu możliwość przygotowania formularzy zbierających informacje według tego, co w ustawie przewidziano. Tak? A samorządy wykorzystały to bardzo, powiedziałbym, z dużą inwencją. Gdańsk nie, Sopot nie, Gdynia nie. Ale były takie miasta w Polsce, które przygotowały formularz zawierający 300 pozycji. 300 pól do bazy. Na temat każdego miejsca, z którego miano wywozić śmieci. Tak? Z informacjami typu stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami zamieszkującymi w lokalu.
A z tego co już to mówił o stwierdzeniu, bo ja na przykład z małżonem jestem słabo spokrewniony. Jesteśmy spokrewnieni, tak? Twoim radzeniem, nie mam. Spokrewnieni też, ja wiem, mi to potwierdziła Elba, tak? 100 tysięcy lat temu, na pewno wspólna przodkini, tak, tak, oczywiście, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale stopień tego pokrewnicy jest dla mnie bardzo trudny do określenia. Tak, tak, mam tę rodzinę, to pochodzi mniej więcej z podobnego obszaru Polski, ale jednak to nie pomaga, tak? Czyli, a czego co tego już odmówię z głosami sobie, to po co komukolwiek, a szczególnie po co instytucjom publicznym informacja o stopniu pokrewieństwa pomiędzy osobami zamieszkującymi w lokalu. Ja rozumiem, że na to, w jaki sposób produkowane są śmieci, może wpływać to, ile osób jest w lokalu, tak? Natomiast to, w jaki sposób one są ze sobą spokrewnione, już chyba nie specjalnie. I tutaj jak na razie jedna z zasad, która leży również u podstaw całego prawa ochrony danych osobowych. Dane zbiera się po coś. Musi być powód. Musi być powód. I tylko określiwszy powód i określiwszy po co te dane mają być zbierane, możemy w ogóle przystąpić do takiego trybu kolekcjonowania danych. Danych nie zbiera się na zapas. Nie zbiera się ich po to, że mogą się kiedyś przydać. Tylko zbiera się nie po to, że mamy coś do zrealizowania. Tu poza tą wyłącznością ustawową, która pojawiła się w artykule 51, pojawiło się również stwierdzenie, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelu niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Ten przepis wciąż obowiązuje. Tak? Niezbędne, nielogiczne, nieprzydatne, nieekonomicznie właściwe, tylko niezbędne. Czyli demokracja w tym kraju nie może istnieć, jeżeli ta informacja o obywatelu nie jest zbierana, nie jest zgromadzona. To jest pierwszy i podstawowy zarzut, który wszyscy rzecznicy ochrony danych osobowych i wszystkie organizacje zajmujące się ochroną danych mają w stosunku do władz publicznych. To nie są informacje te, które zbieracie, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Jeżeli chcecie komuś narzucić to, że mam przekazać wam informację, to musicie to zrobić ustawą, wtedy dopiero to jest niezbędne. A nie, że robicie to wtedy, kiedy wydaje nam się, że kiedyś może być to przydatne. Ponieważ wydawanie się, że coś może być przydatne w przyszłości, może skończyć się katastrofą. Wiem, że to nie jest najbardziej inteligentny sposób do rozpoczynania dyskusji o ochronie danych, odwoływanie się do przykładu II wojny światowej, ale w czasie II wojny światowej Polska przeżyła jeden z jedno z otrzeźwień, jeśli chodzi o to, co państwo powinno wiedzieć o obywatelu. Otóż przed 1939 roku państwo gromadziło informacje dotyczące wyznania osoby. Ta informacja znajdowała się w zbiorach rolnikowych. Kiedy w 1939 roku do Polski wkroczyli Niemcy, wkroczyli naziści, mieli idealny rejestr do rozpoczęcia czystek etnicznych. Tak? Informacja dotycząca religii, dotycząca pochodzenia etnicznego znajdowała się w rejestrach publicznych, bo wydawało się, że jest przydatna na kwestie związane z oświatą. Wydawało się, że jest przydatna, tak? Więc zgromadzona była przez nich obywatel. Kolejny przepis, który tutaj się pojawia, który zwraca Państwa uwagę, to to, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących do urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ustawa o ochronie danych osobowych rozszerzyła to uprawnienie na wszystkie podmioty, które przetwarzają dane. Czyli my mamy prawo dowiedzieć się o każdej informacji, którą każdy o nas zbiera. Jeżeli ktoś zbiera o nas informacje, to ma obowiązek poinformować nas, co to są za informacje, do czego je używa, jakie informacje o nas posiada. Jeżeli nie chce takiej informacji nam przekazać, to musi mieć podstawę prawną do tego, że może na niej nie przekazać. Czyli musi być przepis, zasadą jest to, że musi nam te dane przekazać. Natomiast może istnieć przepis, który będzie mówił, że taka informacja nie może być ujawniona, że my nawet nie możemy być poinformowani, że jakakolwiek informacja o nas istnieje. Tak? Jeżeli zadzwonicie Państwo na policję i zapytacie się, jakie dane przetwarzacie o mnie, to możecie albo nie spotkać się z żadną odpowiedzią, albo spotkać się z odpowiedzią, że tej informacji Państwu nie udzielimy. Tak? Z tego powodu, że mogą być sytuacje, to nie znaczy, że wszystkie informacje, które posiada policja, są tajne, tak? Ale mogą być informacje, których policja nie może ujawnić, z tego powodu, że są one objęte różnymi rodzajami tajemnic prawnie chronionych, w różny sposób są odizolowane od tego wiele, od tej realnej zasady. Czyli domniemanie, możemy dostać wszystko. Jeżeli chcecie Państwo dostać informacje na temat swoich wyników na uczelni, albo tego, co uczelnia i o Was, a jesteście studentami, możecie to zrobić.
Jeżeli chcecie uzyskać informację o tym, co wasz pracodawca wie na wasz temat, możecie to zrobić, tak? Możecie zarządzić pracodawcy tego typu informacji, pracodawcy będą się w różny sposób opierać, ale macie prawo tą informację dostać. Macie prawo wiedzieć, co o was wiedzą. Co więcej, jeżeli ktoś zbiera informacje na wasz temat, to znaczy to również, że wy możecie tę informację również wykorzystać. Jeżeli pracodawca postanowi, że musi śledzić to, w jaki sposób korzystacie z samochodu służbowego, czy z samochodu, który wykorzystujecie, a należy do pracodawcy, albo w jaki sposób korzystacie z komputera, który należy do pracodawcy, to być może to zrobić. Tak? Może rzeczywiście są powody, na których może śledzić to, w jaki sposób podróżujecie samochodem służbowym. Bo pierwsze muszę wam o tym powiedzieć, że was w ten sposób śledzi. Tak? A kiedy już was w ten sposób śledzi, to prowadzicie również prawo do dostępu do tych danych. Macie prawo na podstawie tych danych, na przykład, że to się zgodzi. Żeby to zrobić warto na godzinę, tak? Te dane są budowane do wykorzystania na wasze cele. Chcemy powiedzieć, co wasze dane. Ale wasze. Nie waszej żony. Nie waszego męża. Nie waszych dzieci. Nie wasze. To wy macie prawo uzyskać tego typu informacje, bo są te informacje o was. Czyli to tak na dużym poziomie ogólności można było powiedzieć, że nasza podstawa konstytucyjna. Taką podstawę konstytucyjną określają również prawa europejskie, które w artykule 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wpisało o traktacie lizbońskim jedną z praw podstawowych. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich jej dotyczących. Pięknie brzmi, a co oznacza? Oznacza to, co jest, proszę Państwa, w paragrafie drugim. A w paragrafie drugim bardzo rozbudowany, jak Państwo widzicie, można go skrócić do sformułowania prawem parlament, czyli podstawowi legislatorzy europejscy, mają prawo zrobić co chcą z tym prawem, który jest napisany w paragrafie pierwszym. To znaczy mają prawo wydać akty prawne, które mówią, to co ma tak naprawdę jest w tym pierwszym artykule napisane. I to się właśnie stało. Tak? Rozporządzenie o ochronie danych osobowych będę posługiwał się tym sformułowaniem, choć prawdziwa nazwa tego aktu brzmi ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Tak? General Data Protection Regulation. Ten akt prawny, rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest właśnie tym aktem prawa wtórnego, który mówi o tym, co zawarte jest w owym przepisie wynikającym pierwotnie z karty praw podstawowych. A Europejski Inspektor Ochrony Danych jest jednym z organów, które zajmują się nadzorem nad tym, w jaki sposób dane osobowe są przestrzegane, ochrona danych osobowych jest przestrzegana w Unii Europejskiej, z tym, że żeby była pełna świadomość. Jako Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych mam nadzór nad instytucjami europejskimi, nie nad tym, co dzieje się w państwach członkowskich. Nie jestem w żadnym stopniu postawiony wyżej nad organami krajowymi. Postanowiono na samym początku prac nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, że wciąż 90% spraw, które się rozgrywają w Europie, to są sprawy krajowe, a tak naprawdę lokalne, w związku z czym powinny być rozstrzygane przez organ krajowy i takim organem to niedawno był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od piątku ta instytucja nazywa się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Urząd Ochrony Danych Osobowych, jako urząd obsługujący tegoż prezesa. Jest to jednak dokładna kontynuacja GIODO. Zmieniła się praktycznie tylko nazwa. Uznano, że to sformułowanie Generalny Inspektor Ochrony Danych jest może trochę za bardzo patetyczne, a jednocześnie odpowiada to tradycyjnie w Polsce przyjętym konstrukcjom prezesa urzędu oraz urzędu go obsługującego. Natomiast Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje instytucje europejskie. Więc najprościej mówiąc, jeżeli Państwo pojedziecie do Brukseli i macie problemy z ochroną danych osobowych w hotelu czy w sklepie, to trafiacie do Belgijskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych, bo to ona się tym zajmuje. Natomiast jeżeli macie takie problemy z Parlamentem Europejskim, z Radą Unii Europejskiej, z którąkolwiek z agencji europejskich, trafiacie Państwo do nas. Mamy swoją wyspę jurysdykcji w Polsce. Tą wyspą jurysdykcji w Polsce jest agencja Frontex, która ma siedzibę w Warszawie i jest agencją unijną, tak? Natomiast co bardziej istotne dla naszych dzisiejszych rozważań, Europejski Inspektor Ochrony Danych zajmuje się doradzaniem w procesie tworzenia prawa europejskiego. I ponieważ o tym prawie europejskim będziemy dzisiaj przede wszystkim mówili, to ta kwestia, że my jesteśmy doradcą w procesie uchwalania prawa europejskiego, jest tutaj najbardziej istotna. Samo prawo ochrony prywatności ma swoje korzenie gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Już
wbrew powszechnej opinii wcześniej były przepisy różnego rodzaju rozwiązania, które dotyczyły ochrony prywatności. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się rozwiązania, które naturalną kontynuacją jest to, co dzieje się dzisiaj. Były one najczęściej odwołuje się tutaj przy mówieniu o nich do nowego słynnego artykułu Bratysa i Warrena z roku 1897, jeżeli dobrze pamiętam, w którym mówią oni o tym, o prawie do bycia pozostawionym samemu sobie, a powodem, dla których w ogóle wprowadzono przepisy dotyczące ochrony prywatności, pojawiły się rozważania dotyczące przepisów ochrony prywatności, jak Państwo widzicie, jest pojawienie się nowego medium. Tym nowym medium była fotografia prasowa, fotografia używana w prasie. Do tego momentu, do końca XIX wieku, w prasie pojawiały się obrazki. Malowane obrazki przez grafika czy przez malarza. W związku z czym prawo sobie dość sprawnie radziło z tym, w jaki sposób protestować wobec tego, co namalowane, tak? Bo jak kogoś brzydko namalowano albo w brzydkiej pozycji, to można by było pozwać, bo to znaczy, że autor chciał mnie źle narysować, tak? Chciał mnie narysować w jakiejś sytuacji, w której nie powinienem występować. Łatwo sobie z tym radzono, tam był autor po drugiej stronie. W momencie, kiedy pojawiły się zdjęcia, sprawa się skomplikowała, bo zdjęcia były obiektywne. Zdjęcia pokazywały, że ktoś długo w nosie, dlatego że on długo w nosie. Pokazywały, że ktoś jest brzydki, dlatego że jest brzydki. W związku z czym nie można było autorowi zarzucić, a przynajmniej często nie można było autorowi zarzucić, że on zrobił coś źle. On pokazał, jak świat wygląda, ale pokazał go w taki sposób, że naruszył czyjąś prywatność. I to był ten moment, kiedy zaczęto się orientować, że tak naprawdę tu jest coś jeszcze. Może być coś, co jest obiektywnie prawdziwe, ale narusza prywatność innej osoby. Może być coś, co nawet w nieświadomy sposób ujawniliśmy, a co będzie prywatność naruszało. No i tak, proszę Państwa, rozwijało się to przez lata, trafiając w końcu na okres cyfrowy, na okres, kiedy zaczęto zastanawiać się, czy jest możliwość opanowania tego, co dzieje się w świecie informatycznym. Próbuję znaleźć pendrive'a, ale nie mam pendrive'a przy sobie, ale wiecie Państwo, jak pendrive generalnie wygląda. Proszę Państwa, pendrive, którego używałem dzisiaj podczas konferencji, gdzieś go zapewne zostawiłem w tej chwili w torbie, ma 16 GB pojemności. Ocenia się, że w 1971 roku, kiedy ja się urodziłem, cała pojemność wszystkich komputerów, które istniały w Europie, to było około 7 GB. To oczywiście nie były twarde dyski wówczas, tak? Ale mniej więcej tyle informacji było zgromadzone na komputerach w Europie. Dzisiaj dwa razy więcej dostaję jako gadżet na konferencji, którą używam. To jest informacja, to jest różnica informacyjna pomiędzy dzisiaj a rokiem 71. A to wówczas, w latach 70. zdarzyły się dwa zjawiska, powiedziałbym, społeczne, które spowodowały pojawienie się prawa ochrony danych osobowych w dzisiejszym jego kształcie. Po pierwsze, zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że większość informacji u nas przetwarzana jest automatycznie, przetwarzana jest na komputerach, przetwarzana jest bez świadomego udziału człowieka, którego zaczyna być przetwarzana przez maszyny. Już wówczas mówiono o tym, że państwo informacyjnie gwałci obywatela w ten sposób. I drugim zdarzeniem, które miało miejsce, było to, że lata 70. to okres terroryzmu Europy. To okres terroryzmu lewicowego i prawicowego, narodowego i religijnego i wszystkich innych rodzajów terroryzmu, które możemy sobie wyobrazić, które powodowały, że tak Niemcy, jak Francja, jak Włochy stawały się, jak nie wspominając już w ogóle o Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, gdzie dochodziły do tego jeszcze kwestie narodowościowe, stawały się obszarem walki z ludźmi podkładającymi bomby w miejscach, w których normalnie obywatele przebywają. Wtedy jednak zorientowano się, że państwo, które chce walczyć ze złymi ludźmi, chce walczyć z terrorystami, jednocześnie chce wiedzieć wszystko o wszystkich. I jakby usprawiedliwia tą wiedzę o wszystkich i wszystkim tym, że walczy z terrorystą. Jako żywo przypomina to dzisiejszą sytuację, tak? Kiedy to, że chcemy zwalczać terroryzm, ma usprawiedliwiać to, że informacja o wszystkich będzie przetwarzana przez bardzo szeroką grupę podmiotów, niezależnie
zawsze zajmujący się faktycznie obroną naszego bezpieczeństwa. I mówię to jako osoba, która mieszka w Brukseli, której prawie pod domem wybuchła bomba, znaczy w Balinach, tak? To jest miejsce 300 metrów od zarówno od mojej pracy i około kilometra od miejsca, gdzie mieszkam. Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zdaję sobie sprawę z zagrożenia, ale pamiętam o tym, że jednocześnie ktoś chce uzyskać jak największą liczbę ilości informacji o mnie jako o osobie. No dobrze, to teraz szybciutko już do tego, co jest klucz naszego spotkania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło nową konstrukcję prawną w Europie. W krajach należących do Unii Europejskiej, czyli w tej 28 oraz w trzech dodatkowych krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Norwegii, Islandii i w Liechtensteinie. W razie czego mogę odpowiedzieć w pytaniach, jak to wygląda w szczegółach, ale powiedzmy sobie, że te 29 krajów to są te 31 krajów, to są te kraje, które stosują dzisiaj wprost rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie, które zastąpiło ustawę o ochronie danych osobowych w 28 krajach członkowskich. Zamiast ustaw o ochronie danych osobowych mamy jedno rozporządzenie europejskie, które w tym samym tekście obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. No to zapytają się ci z Państwa, którzy troszkę więcej wiedzą o sprawie, poczorta tam w takim razie ustawa o ochronie danych osobowych, którą przecież w środę podpisał prezydent i w czwartek ogłoszono ją w dzienniku ustaw, a w piątek zaczęła obowiązywać, tak? A no proszę Państwa, to co zostało ujednolicone na poziomie europejskim, to ujednolicono przepisy materialne, czyli przepisy o tym, jakie mamy prawa i jak możemy ich dochodzić. Natomiast przepisy dotyczące organu ochrony danych osobowych, procedur, które są stosowane, oraz kontroli sądowej musiały zostać po stronie państw członkowskich z tego powodu, że Unia nie ma prawa decydować o tym, jak wyglądają sądy w Polsce. Nie ma prawa decydować o tym, jak wyglądają organy władzy publicznej. Więc jeżeli to ma być prezent z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to musi być to ta decyzja po stronie prawa polskiego. Czyli mamy ujednolicone prawo materialne, prawa, obowiązki i sposób ich dochodzenia. Natomiast procedury i kwestie organizacyjne są po stronie prawa krajowego. Prawu krajowemu zostawiono również niektóre rzeczy, w których nie udało się dogadać na poziomie europejskim. Od samego początku było wiadomo, że są takie obszary, w których nie uda się uzyskać stuprocentowej zgodności pomiędzy państwami członkowskimi. Niektóre z tych obszarów zostały pozostawione państwom członkowskim do regulacji, to znaczy dano państwom członkowskim możliwość uregulowania tego według swoich zasad. Tak bardzo różne są te kwestie, od bardzo poważnej, jaką są stosunki pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, pracodawcą a pracownikiem, to pozostawiono państwom członkowskim, nie udało się wprowadzić tu jednolitego rozwiązania w skali całej Europy, przez kwestie na przykład wieku zgody dziecka, którą też w dużej mierze pozostawiono do decyzji krajowej, po kwestie sytuacji kościołów i związków wyznaniowych, które również bardzo różnie wygląda w różnych krajach. I od razu dopowiem Państwu, że to nie Polska żądała, żeby ta kwestia została po stronie państw narodowych. Były państwa, które były tym bardziej zainteresowane. Tym niemniej, generalna konstrukcja polega na tym, że mamy rozporządzenie działające w całej Europie i na nie nałożone polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, promujące kształt organu ochrony danych, tego organu ochrony danych, który w tej chwili mamy. No dobrze, proszę Państwa, to zanim jeszcze przez to, to powiedzmy sobie, co to są te dane osobowe. Chyba jest najważniejsza kwestia. Przypisane do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby. Czyli to nie tylko te dane, które wskazują wprost na osobę, ale również cała reszta, która została przypisana do takiej osoby, którą zidentyfikowaliśmy.
Czyli każde określenia, każde opisy, które odnoszą się do konkretnej osoby, o której mówimy, są danymi osobowymi. Natomiast dane identyfikujące mogą wyglądać bardzo różnie. Czy wystarczy imię i nazwisko do tego, żeby identyfikować osobę? Nie. Wszyscy twierdzą, że nie? Jeszcze zależy, jakie imię i nazwisko. Bardzo mi się zależy, jakie imię i nazwisko. To znaczy? Czyli Jana Kowalskiego raczej trudno. Jana Kowalskiego rzeczywiście jakoś trudno, ale jeden z większych specjalistów od ochrony prywatności w Polsce, dr Armin Mendlis z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiada, moje wystarczą. Bo ja się nazywam Armin Mendlis i jestem jedynym na świecie Armin Mendlisem, który pisze się przez W. Ponieważ jest mnóstwo Armin Mendlisów na Łotwie, ale oni wszyscy piszą przez V. A ja się piszę przez W i jestem jedyny. Dlatego ja się właściwie zawsze podpisuję Wojciech Rafał Wimirowski. Tak? Bo Wojciech Wimirowski co najmniej jeden jeszcze jest. Natomiast Wojciechów Rafałów na mojej wiedzy nie ma więcej. W związku z czym w moim przypadku konstrukcja Wojciech Rafał Wimirowski również zupełnie wystarcza do tego, żeby zidentyfikować osobę. Ale oczywiście w przypadku Jana Kowalskiego nie. Tak? Jeżeli powiemy sobie w tej sali będąc o łysiejącym grubym facecie po 40, to będzie wiadomo, że chodzi o mnie, bo jestem jedynym na sali łysiejącym grubym facetem po 40. Tak? Mimo, że nikt nie powiedział, jak się nazywał, mimo, że nikt nie wymyślił żadnego identyfikatora, który mnie by określał, to są dane osobowe, bo ta osoba została zidentyfikowana. Ta osoba jest możliwa do zidentyfikowania. Dane osobowe są kontekstowe. Zależą od kontekstu, w jakim je używamy. Ten sam zestaw może być dla jednej osoby danymi osobowymi, a dla drugiej osoby nie. I nie ma w tym niczego złego. Z tego powodu, że my nie chronimy danych, my chronimy osobę. Więc chronimy kontekst, w którym ta osoba się znalazła. Dane osobowe będą więc kontekstowe i będą chronione jako dane i jako informacje jednocześnie. Co, czym innym są dane, czym innym jest informacja. Co to są dane? Jak byście Państwo określili, co to są dane? Jakiś pomysł? Opis osoby. Odejmijmy się na model osoby. Proszę jeszcze generalnie powiedzieć. Co to są dane? Konkretne liczby, konkretne znaki, konkretne nazwy. Okej, okay. Jakiś znak, jakaś nazwa, jakaś liczba, jakaś wartość jakiegoś pola, można było powiedzieć tak informatycznie, tak? Wartość jakiegoś pola. No dobrze, okej. Okay. W porządku. Rzeczywiście to dobre podejście do tematu. A co to jest informacja? Co to jest informacja? Opis. Opis. Informacja, czym to się różni od znaków, o których Pani tutaj mówiła, nazw. Kiedy taka nazwa, znak, słowo stanie się informacją? Kiedy ma jakieś znaczenie. Kiedy ma jakieś znaczenie? Kiedy możemy go zrozumieć, tak? Na przykład ten numer, on ma jakieś znaczenie? Myślicie Państwo, że on może być weselem? Nie, ale kto? Nie może być weselem. Nie może być weselem, więc jest to właściwie tylko dane. Nie bardzo wiem, o co chodzi. No dobra, odwróćmy kolejny znak, proszę Państwa. Odwróćmy kolejny znak. A teraz? Teraz. A teraz już może być weselem, tak? Teraz już bardziej wygląda jak numer PESEL. To nie jest PESEL, tylko numer PESEL. Tak? PESEL to cały zbiór. Tam jest dużo różnego rodzaju danych, a wśród nich jest numer PESEL. Numer PESEL, który w momencie, kiedy do tego, że to jest wartość jakiegoś pola, dołożymy informację, że to pole to jest numer PESEL, to zaczynamy coś wiedzieć. Co wiemy o tej osobie, która taki numer PESEL ma? Datę urodzin. Datę urodzin. Jaka jest data urodzin? 13 czerwca 1971 roku. A gdzie pan wyczytał to 1900? Bo jeżeli są ludzie urodzeni 30 stycznia 2000 roku, jest inaczej formułowany rok, jest gdzieś tam dodawany. Jest formułowany inaczej co? Rok. Nie? Miesiąc, tak? Do numeru miesiąca dolicza się 20. Czyli osoba urodzona dzisiaj miałaby numer PESEL 18, 35, przepraszam, 25. I 27, 28. Czyli do nawet 20. Gdyby to był listopad, to byłoby 31,
31, gdyby był grudzień, byłoby 32. Jeżeli osoba urodziła się między 1800 a 1899, dodaje się 80. Jeżeli urodziła się między 2100 a 2199, dodaje się 40. Jeżeli urodziła się między rokiem 2200 a 2299, dodaje się 60. W ten sposób budując aż 500 lat, ale nie tylko wiemy o dacie urodzenia tej osoby. Co jeszcze nie wiemy? A skąd wiemy, że to mężczyzna? Przedostatnia cyfra PESEL jest nieparzysta. Przedostatnia cyfra PESEL jest nieparzysta, w związku z czym mamy do czynienia z mężczyzną. Gdyby to była parzysta, bo mielibyśmy do czynienia z kobietą. I ci z Państwa, którzy o tym nie wiedzieli do tej pory, porównują właśnie w tej chwili w głowie swój numer PESEL z tym, co wiedzieli na temat samych siebie. Zobaczcie Państwo, informacja zaszyta w różnych miejscach, tak? Informacja, która w różnych miejscach istnieje, która w jakiś sposób nas określa, w jakiś sposób nas identyfikuje. Informacja różnego rodzaju, która może być dla jednych zrozumiała, dla innych niezrozumiała. Gdybyście Państwo zobaczyli mój numer identyfikacyjny z Belgii, to wyczytalibyście w nim datę natychmiast. Z tego powodu, że jesteście przyzwyczajeni do numeru PESEL, więc zobaczylibyście bardzo podobnie skonstruowaną datę urodzin w numerze belgijskim. Ale być może nie bylibyście się w stanie doczytać się płci, z tego powodu, że tamtej płci nie ma. Nie jest ona zapisana tam, gdzie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale my przez swoje przyzwyczajenie do numeru PESEL widzimy go. Widzimy go tam, gdzie go Niemiec nigdy nie zobaczył. Dlaczego? Bo w Niemczech tworzenie takiego numeru jest herezją. Nie wolno tworzyć w Niemczech numeru, który rozpoznałby osobę w różnych bazach administracji publicznej. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy pamiętają czasy, kiedy takie numery tatuowano ludziom na rękach. I z tego powodu tego zakazali. Nie mogą zrozumieć, jak kraje takie jak Polska czy Belgia mogły wprowadzić takie rozwiązania. Tak? Ponieważ różnimy się kulturowo pomiędzy krajami Unii Europejskiej nawet. Szwedzi znajdą informacje o tym, ile zarobił sąsiad i ile zapłacił podatku w internecie. Bo te informacje publikowane są w internecie. Bo uważają, że w ich społeczeństwie to, ile się ktoś przyczynił do dobra społeczeństwa, jest częścią społecznej wiedzy, częścią tego, co powinniśmy wiedzieć o innych obywatelach. We Włoszech, we Francji, ale również w Polsce, to herezja. Nie powinniśmy takich rzeczy wiedzieć. Moim zdaniem słusznie, nie powinniśmy takich rzeczy wiedzieć. Tak? Ale w Szwecji jest to zupełnie przyjęta wiedza, coś, co w oczywisty sposób możemy o obywatelach wiedzieć. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze jedno pojęcie, które nam się przyda od razu. Pojęcie administrator danych. Administrator danych. Administrator, osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. O celach i sposobach przetwarzania danych. Administratorem danych nie jest ten, kto klepie w komputerze, nie jest ten, kto zabezpiecza dane. Administratorem danych jest ten, kto decyduje o celu i sposobie wykorzystania danych. W związku z czym, jeżeli prowadzicie stowarzyszenie, jeżeli prowadzicie fundację, to administratorem danych jest stowarzyszenie albo fundacja. Ona może działać przez swoich przedstawicieli, przez zarząd, prezesa czy kogokolwiek innego, który jest upoważniony do decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych. Czyli to jest administrator. Natomiast przetwarzającym dane jest ten, kto w naszym imieniu wykonuje tego typu działania. Czyli jeżeli jako stowarzyszenie, jako fundacja wynajmiemy informatyka, który ma prowadzić jakieś zadania dla nas, ma przygotowywać pewne rozwiązania dla nas, ma obsługiwać naszą pocztę, ma konstruować naszą pocztę, stronę internetową albo obsługiwać nasze komputery, to on jest, jeżeli nie jest częścią naszej fundacji, naszego stowarzyszenia, jest podmiotem zewnętrznym, będzie przetwarzającym, będzie procesorem. Dlatego, że on nie może realizować na tym danym żadnych swoich celów. Nie może również decydować o sposobach. On może je wymyślać, ale to my decydujemy o tym, czy można takiego typu przetwarzanie zastosować, czy można z takim przetwarzaniem ich do dnia. Jak to wygląda, ale nie oczywiste jest to klikanie w którą stronę powoduje, że się przebija tam, gdzie zarząd się przebija. Tak? A proszę Państwa, im większa ilość danych, tym większa odpowiedzialność za nie. I pozwólcie Państwo, że w tym momencie, zanim przejdziemy do dyskusji już o praktycznych stronach, gdzie przede wszystkim będę chciał, żeby Państwo mnie tutaj wypytywali o swoje wątpliwości, że pokażę Państwu, z jakimi punktami, z jakimi kłopotami spotykamy się w związku z rozwojem nowych technologii informacyjnych.
Przede wszystkim spotykamy się z tym, że nowe technologie informacyjne niosą nam coś, czego byśmy chcieli, ale coś, co ingeruje w naszą prywatność. I to większość rozwiązań, z którymi się spotykamy, jest rozwiązaniami, które będziemy lubić i będą nam się podobały i będziemy chcieli z nich skorzystać. Natomiast musimy do nich podchodzić tak, jak to jest napisane w dewizie Miasta Gdańska. Nec temere, nec timide, tak? Czyli bez strachu, ale również bez brawury. To jest jedno z takich urządzeń, które pojawiło się na rynku. Co to jest? Szkło kontaktowe. Szkło kontaktowe, tak? Ale z czymś jeszcze? Z jakimś paseczkiem wokół, tak? Do czego służy ten paseczek? Otóż ten paseczek umożliwia zbieranie informacji na temat poziomu cukru we krwi. Osoba, która nosi tego typu szkła kontaktowe, jest w stanie na swoim telefonie komórkowym, na swoim laptopie, na swoim komputerze, na innym przenośnym urządzeniu wyświetlić sobie swoją krzywą cukru z całego dnia. I to nie będą punktowe badania, które przeprowadziła 3 razy dziennie, tylko rzeczywiście krzywa cukru, tak? Z całego dnia. Ja nie mam kłopotu z cukrem we krwi, ale wiem o osób, które mają takie kłopoty, że jest dla nich jeden z większych problemów opanowanie tego, w jaki sposób cukier w ich organizmie działa w ciągu całego dnia, tak? Rewelacyjne rozwiązanie. Rewelacyjne. Do momentu, do którego ta osoba ma dostęp do tych danych. Albo gdy dostęp do tych danych ma jej lekarz, któremu ta osoba pozwoliła. Tak? W momencie, kiedy dostęp do tych danych będzie miał ubezpieczyciel albo pracodawca, będziemy mieli wątpliwości. Kto wypuścił takie urządzenie na rynek? Google. Google. I jak wierzy Google, kiedy Google twierdzi, że ich nie interesuje, czy to Kowalski. Ich nie interesuje, czy to Nowak. Ale ich interesuje, że osoba, która w takim miejscu mieszkająca, takie ma wyniki w kolejnych dniach, w których będzie stosowała to rozwiązanie. Tak? W związku z czym można będzie na tym poprowadzić kolejne badania, można będzie te dane wykorzystać dalej. Czyli coś, co generalnie jest dobre, ale co bardzo głęboko ingeruje w informację dotyczącą tego, co chcielibyśmy wiedzieć o świecie i jak byśmy chcieli, żeby świat wyglądał. Tak samo jak Google Glass. Czyli okulary Google'a, które kilka lat temu miały być przebojem rynkowym, ale nie stały się przebojem rynkowym. Tak? Które umożliwiały oglądanie świata w wersji rozszerzonej, dodając do tego dodatkową informację, która w różny sposób była wyciągnięta z zasobów, które są zasobami internetowymi. Oglądają więc świat z dodatkowymi informacjami. Nie przyjęło się. Google twierdzi, że nie przyjęło się na rynku. Że oni zrezygnowali z tego nie ze względu na wątpliwości dotyczące prywatności. Okazało się, że największy problem było to, że osoby, które nosiły Google Glass, były traktowane jak buraki, tak? Znaczy uznawane za gadżeciarzy, że za osoby, które są w stanie oddać wszystko, żeby mieć coś fajnego ze sobą. Ale też ich obecność takiej osoby z Google Glass powodowała niepokój u innych osób, które były wokół nich. Więc Google Glass nie przyjęły się na rynku, ale technologia nie została zastosowana. Google twierdzi, że nie narzucił technologii i z chęcią ją będzie wykorzystywał dalej. A my lubimy technologię, która jest z nami. Po pierwsze, proszę Państwa, większość z Państwa na tej sali ma przy sobie urządzenie, które w idealny sposób śledzi to, gdzie przebywamy. Tak? Czyli telefon komórkowy. Więcej osób dzisiaj śpi z telefonem komórkowym niż z partnerem seksualnym. Telefony komórkowe bardziej wiedzą, gdzie śpimy, tak? Bardziej wiedzą również, kiedy śpimy. W związku z czym wiedzą o nas całkiem dużo. Wiedzą o nas dużo różnego rodzaju urządzenia fitnessowe, które przyczepiają do naszego ciała, kiedy uprawiamy jogging. Ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć, proszę Państwa, dlaczego moi koledzy i przyjaciele, znajomi i znajome informują mnie o tym, ile i w jakim tempie przebiegu i z jakimi uderzeniami serca i robią to przez Facebooka, ale moja żona w ogóle nie wie, dlaczego ja używam Facebooka. Tak? Czyli różne osoby różnie podchodzą tak naprawdę do tego, jaki zakres informacyjny może być przez takie urządzenia przekazywany. Ja z Facebooka, z LinkedIna, z Twittera korzystam, z Instagrama akurat nie. Ale nie ma żadnego powodu szczególnego, na który bym korzystał z Instagrama, jak się po prostu nie przyzwyczaiłem. Ale z Twittera, z LinkedIna, z Facebooka tak. Moja żona nie korzysta z tych mediów, uważając, że nie chce. Najzwyczajniej w świecie nie chce. Nie chce również, żebym ja zamieszczał jej zdjęcia w internecie. Od czasu do czasu przechodzę przez procedurę zatwierdzenia ze strony mojego zdjęcia może dać do internetu, ale generalnie nie życzę sobie i nie ma w tym niczego szczególnego, po prostu nie lubi. Najzwyczajniej nie lubi, mimo tego, że żyjemy w tej samej rodzinie, mimo tego, że się doskonale debatujemy. A tych różnych rzeczy, które z nas obserwują
świecie internetu przedmiotów, w świecie internetu rzeczy jest rzeczywiście coraz więcej. Tu macie Państwo taką miłą prezentację, wiele razy wstanę, żeby ją troszkę przybliżył, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część z Państwa nie widzi jej dokładnie, bo to są zbyt małe literki. To są przewidywania na 2024 rok co do mobilnego zdrowia, czyli różnego rodzaju gadżetów, które będziemy używali dla celów zdrowotnych w 2024 roku. Mamy tutaj te contact lenses, czyli kontaktowe szkła, o których mówiliśmy przed chwilą. Mamy ową lodówkę mityczną, w której jogurty dogadują się pomiędzy sobą, a przynajmniej przekazują nam informacje, na ile są automatyczne, czyli nie chcielibyście Państwo tego, nie chcielibyście Państwo tej linii skończyć na komórce, co jest w lodówce i jakie są terminy ważności, żeby po drodze do domu wracając skupić to, ale najlepiej będzie sam zrobiło. Tak, no ale dobrze, to załóżmy, że pozwolimy jeszcze zrobić to samo. Ale Amazon chyba ma też takiego. Amazon chyba ma. Tak. Zaczynając tego typu rzeczy chodzi do rynku. To nie jest science fiction, tak? To nie jest science fiction. Te rzeczy się pojawiają, tak? Nalepki termometrowe badające temperaturę ciała. Skarpetki i buty. Wiecie Państwo, ile skarpetki i buty mogą człowieku powiedzieć? Jaka to może być interesująca informacja? Moim natomiast przewodem, moim ulubionym gadżetem, który się tutaj pojawia, proszę Państwa, są elektroniczne pieluszki. Jako osoba, której szacunka nie tak dawno temu wyszła z pieluszek, mogę Państwu potwierdzić, zresztą część z Państwa zapewne doskonale to pamięta, że mając dziecko noszące pieluszki, chciałoby się widzieć po pierwsze, że coś jest w pieluszkach. Tak? Po drugie, co to jest to coś, co jest w pieluszkach? I po trzecie, co to mówi o zdrowiu mojego dziecka? Poza tym ja się nie boję specjalnie, że ta informacja może być kiedyś wykorzystana przeciwko mojemu dziecku. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, tak? Ale to są wszystko gadżety medycyny mobilnej, z której będziemy korzystali. I dobrze, że będziemy korzystali. Raz jeszcze, nie mam zamiaru twierdzić, że jest to złe rozwiązanie. Jest to coś, co może nam się przydawać. 360 milionów pieluszek jest zmienianych każdego dnia i nikt nie zbierał tych danych. Tak mówi reklama firmy Smart Drivers. Nasze samochody. Samochody, o których w tej chwili dyskutuje się dużo na temat samochodów autonomicznych, które mają być przyszłością świata. Mnie jako osoby zajmującą się ochroną danych osobowych, samochody autonomiczne nie interesują specjalnie. Dla mnie rewolucja dzieje się teraz, a nie w przyszłości. Ponieważ rewolucją są połączone samochody. Samochód jest teraz urządzeniem mobilnym, który mówi dużo o tych osobach, które są w środku. A ci z Państwa, którzy wykonują zawody zaufania społecznego, prawnicy, lekarze, powinni się zastanowić trzy razy, zanim dokonają synchronizacji swojego tabletu albo telefonu komórkowego z komputerem pokładowym w samochodzie. Po to, żeby słuchać tej samej muzyki z jednego i z drugiego nośnika, tak? Na głośniku samochodowym. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy do końca, co ta synchronizacja obejmuje. Czy obejmuje również dane, które Państwo macie na tablecie, a które dotyczą Waszych pacjentów? Albo które dotyczą Waszych osób, których udzielacie pomocy prawnej? Bo jeżeli tak, to dostęp do nich uzyskuje się tym samym kablem i tą samą wtyczką, którą będzie sprawdzał mechanik w warsztacie, dlaczego ten komputer działa źle, albo dlaczego działa nieprawidłowo, tak? A być może ta informacja została już przesłana. Sprawdzaliście Państwo, w jaki sposób Wasz samochód komunikuje się ze światem? Ja byłem bardzo mocno zaskoczony, bo kiedy kupowałem ostatni samochód 2 lata temu, 10 minut zużył sprzedawca na wytłumaczenie mi, które informacje o mnie zbiera mój samochód i do kogo przesyła. Ale on pewnie sprofilował sobie, czym zajmuje się klient. W związku z tym nie może bardzo pokazać, że on nie dba, tak? Być może tak, ale rzeczywiście 10 minut zużył na informowanie mnie o tym, że ten samochód do różnych osób wysyła informacje o tym, w jaki sposób się samochody zachowują. No i podsumowując tą kwestię o nowych technologiach, proszę Państwa, ja jestem również pracodawcą. Jestem pracodawcą dla 100 osób pracujących w Biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i zapewniam Państwa, że bardzo chciałbym wiedzieć, jak tam stan mojego pracownika, tak? Oczywiście chciałbym wiedzieć tylko po to, żeby nie mam mu przybyć, żeby było mu lepiej w pracy, prawda? Tylko po to. Ale chciałbym wiedzieć i zdaję sobie sprawę z tego, że są to rzeczy przydatne dla pracodawcy pod różnymi kątami, pod kątem rzeczywiście dobrego samopoczucia osób w pracy, a
ale również pod kątem tego, żeby usprawnić tą pracę, eliminując osoby, które nie najlepiej dają sobie radę z obowiązkami, które w tej chwili nie wypełniają. Bardzo trudny punkt. Punkt, w którym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych czy Europejski Inspektor Ochrony Danych często spiera się z organizacjami pozarządowymi. Dlaczego? Dlatego, że część z organizacji pozarządowych zajmuje się na przykład zarządzaniem różnorodnością. I mówią, jak można zarządzać różnorodnością w miejscu pracy, jeżeli nikt nie ma prawa wiedzieć, jakimi cechami wykazuje się pracownik. Jak możemy zarządzać tym, żeby spotykać w pracy ludzi różnych od siebie, ludzi, którzy niosą różne cechy kulturowe, jeżeli nie możemy zbierać informacji na temat tych cech kulturowych. A my oczywiście, jako rzecznicy ochrony danych, którzy widzą tą szczyt góry lodowej wystający z nad wodą, gdzie są same skargi, które do nas wpływają, wiemy, jak dużo można zrobić z tymi danymi, które dla dobrych celów można byłoby zbierać. Tak? Czyli po pierwsze musimy wiedzieć, po co dane zbieramy, po drugie zbierać tak mało danych, jak tylko się to da, bo tylko to może nas chronić przed ich nieprawidłowym wykorzystaniem. Powinniśmy również dbać o to, żeby dane były wysokiej jakości. Powinniśmy dbać o to, żeby były przechowywane przez dający się określić czas i określać ten czas, w jakim są przechowywane. I przede wszystkim dbać o to, żeby mieć prawidłową podstawę prawną do tego, żeby dane przetwarzać. Tą podstawą nie musi być zgoda osoby. Jest 6 różnych podstaw prawnych, na których można dane przetwarzać. Tą podstawą prawną może być również, jeżeli wyjdziemy poza administrację publiczną, interes również rynkowy, tak? Ale osoba musi wiedzieć o tym, że jej dane są przetwarzane, musi mieć prawo dostępu do tych danych i prawo usunięcia tych danych, jeżeli przetwarzane są sprzecznie z prawem. W ten sposób zakończę swoje przydługie wystąpienie, oddaję się na Państwa żel i na wszystkie pytania niezwiązane z tym, o czym mówiłem, i wszystkimi innymi kwestiami, które dotyczą ochrony danych osobowych i ochrony prywatności.